najlepszy czas na zgłoszenie się do okulisty jest moment zauważenia zeza albo jakiejś innej nieprawidłowości u dziecka. Pytanie, kiedy możemy mówić, że dziecko zezuje, bo właściwie o to by trzeba było zapytać. W pierwszym, drugim miesiącu życia te oczy mogą być ustawione okresowo, nierównolegle, ale okresowo. Jeżeli jest to zez trwały, zawsze powinni zgłosić się do okulisty. Jeżeli jest to okresowe zezowanie, to można zaczekać do 5-6 miesiąca. Wówczas dziecko powinno mieć oczy ustawione równolegle. Natomiast jeżeli jest to pierwszy, drugi miesiąc życia, te oczy są ustawione nierównolegle, budzą niepokój, muszą się zgłosić niezwłocznie z tego powodu, że zez może być przyczyną choroby organicznej. Może występować u dziecka zaćma wrodzona, którą można leczyć. Mogą występować u dziecka zmiany zapalne na dnie oka, wady wrodzone, jak na przykład zanik nerwu wzrokowego, a może być to bardzo niebezpieczne dla dziecka nowotwór retinoblastoma, który występuje właśnie w pierwszych miesiącach życia. Dlatego jeżeli ktokolwiek by mnie pytał, kiedy zgłosić się do okulisty, zawsze jeżeli budzi to niepokój rodziców. Oczywiście nie każdy przypadek będzie zezem, bo możemy spotkać się u wielu dzieci z zezem tak zwanym rzekomym. Czyli wydaje się tylko, że te oczy ustawione są nierównolegle, a przyczyną zeza jest bliskie usadowienie gałek ocznych, zbyt szerokie usadowienie gałek ocznych, albo po prostu występująca zmarszczka nakątna, która imituje zeza. W tych przypadkach okazuje się, że strach u rodziców był po prostu przedwczesny.